Wystawa Drugie pokolenie, powieść graficzna Michela Kiszki jest częścią programu towarzyszącego premierze opery Pasażerka w Music Theater im Revier w Gelsenkirchen. Henryk Kiszka jako nastolatek był więźniem wielu obozów koncentracyjnych. Te tragiczne wydarzenia wywarły duży wpływ na dalsze losy jego rodziny. Tę historię próbuje przepracować jego syn, Michel Kiszka, w powieści graficznej, która jest rodzajem terapii, rozliczenia się z przeszłością i pokazania, jak taka tragiczna historia wpływa na relacje w obrębie rodziny, a także w szczególności na relacje między ojcem i synem. Na wystawie prezentujemy kilkadziesiąt oryginalnych rysunków do pierwszego francuskiego wydania komiksu. W 2015 roku Mocak wydał polskie tłumaczenie tej książki. Uzupełnieniem do prac są krótkie sekwencje filmowe nakręcone w Polsce i w Brukseli. Rozmowy między ojcem i synem o czasach wojny i po wojnie, opowieść Henry'ego Kiszki o przeżyciach obozowych, nagrana w szkole średniej w Turnę oraz performance rysunkowy Michela Kiszki w Mocaku. Stanowią one bazę filmu dokumentalnego polsko-niemieckiej koprodukcji, której premiera zaplanowana jest na 2018 rok. Michael Kiszka ist ein bedeutender Künstler. Er zeichnet, er erstellt Karikaturen und im Falle der zweiten Generation eine sogenannte Graphic Novel, eine Bildergeschichte, in der er seine Jugend, seine Aliyah und vor allen Dingen seine Beziehung zu seinem Vater darstellt. Er zeichnet regelmäßig für den Courier International oder für den International Herald Tribune. Er ist präsent in Frankreich, er ist sehr, sehr präsent in Israel. Er hat dort eine eigene Fernsehsendung. Er ist aktiv in Cartooning for Peace. Er setzt sich ein für Humanismus, Menschlichkeit, für Frieden. Und womit setzt er sich ein? Mit seiner Feder, mit der stärksten Waffe, die er hat, mit seiner Kunst, mit seiner Kreativität und vor allen Dingen auch mit seiner Menschlichkeit.